do nas dołączy. Proszę Państwa, tradycyjnie będziemy wręczać na początku, podczas tej części, jak mówię, krótkiej, oficjalnej, statuetki członkom klubu, ale tym razem bal ma też wydźwięk charytatywny i zarówno galę Akademii Dobrego Stylu, która od razu ogłoszę, odbędzie się w tym roku 23 kwietnia w salach balowych Naczelnej Organizacji Technicznej, siedziby NOT na Czackiego. Zawsze jest tam wydźwięk charytatywny. Również i nasz dzisiejszy bal też taki właśnie wydźwięk ma. Będziemy mieli okazję zakupić losy i wesprzeć naszą klubową fundację, Fundację Nadzieja. Znają Państwo. Proszę Państwa, ufundowane przez Zarząd Klubu Integracji Europejskiej. Dlatego o tym mówię i podkreślam, bo fundacje, które zawsze honorujemy, które z nami współpracują, właśnie musimy to chyba podregulować troszkę, które współpracują z nami, żeby to tak nam nie gwizdało, są to fundacje bardzo sprawdzone. Przeważnie prezesi fundacji są również obecni, są razem z nami. Tak więc jest to rzeczywiście inicjatywa godna poparcia i godna zaufania. I podkreślam to zawsze, bo nie na wszystkich imprezach to jest tak oczywiste, jak na tych, które organizuje Klub Integracji Europejskiej. W związku z tym, co mówię, poproszę na scenę panią Aleksandrę Kieres, prezesa fundacji, żeby powiedziała kilka słów właśnie na temat działalności fundacji. No i oczywiście na temat tego, co nas w związku z charytatywnym wydźwiękiem dzisiaj czeka. Bardzo proszę, tutaj mamy drugi mikrofon, włączę, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, wszystkim razem, Laurze, zarządowi klubu i wszystkim nam. Mam powiedzieć kilka słów o fundacji. Nie chcę się powtarzać, już raz kiedyś mówiłam, ale na którymś z gal, jak był wydźwięk charytatywny, po branży opowiedział, jak powstała ich fundacja. Bardzo mnie to ciekawiło i powiedziałam, na następny raz, jak będę mogła, to ja też powiem. Zatem na samym początku, proszę Państwa, o mnie. Jestem osobą, która bardzo angażuje się we wszystko, co robi. I fizycznie, i emocjonalnie, bardzo. Przez 18 lat uczyłam naszą młodzież matematyki, arytmetyki gospodarczej i tańca. Uczniowie byli dla mnie jak moje dzieci. Ale również przez 17 lat prowadziłam salon. Przez 17 lat prowadziłam salon sukien ślubnych i wieczorowych. Ja pochodzę z Wielkopolski. U nas jest taka tradycja, że jak młode dziewczyny przed za mąż pójściem, niestety, ale zginą, umrą, to chowają te dziewczyny w sukniach ślubnych. I tak do mojego salonu przychodzili po suknie ślubne nie tylko do ślubu, ale na pogrzeb. W tym rodzice moich uczennic. A kiedy najczęściej giną młodzi ludzie? Przeważnie w wypadkach drogowych. Ja pomagałam jak mogłam. Nie pobierałam prowizji od sprzedanych sukienek. W miarę moich możliwości pomagałam załatwiać formalności, bo wiadomo, że rodzina w takiej traumie nie może po prostu, nawet nie mam myśleć, więc pomagałam. I tak przez kilka lat takiej nieformalnej działalności zainicjowałam powstanie naszej fundacji, Fundacja Nadzieja Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych. Rozszerzyliśmy naszą działalność na cały kraj i poza granicę. Pracy było tak dużo, że zaledwie po roku otrzymaliśmy status pożytku publicznego. W tej chwili działamy już ponad 14 lat. To tyle. Ale jeżeli jestem przy głosie, chciałabym bardzo podziękować sponsorom i organizatorom, jeżeli mogę. Bardzo proszę, oczywiście, proszę.
dla pana Piotra Borkowskiego. Można poprosić pana? Zapraszamy pana Piotra Borkowskiego. Jest pan Piotr z nami? Jeszcze nie. Czyli zostawili na następny raz. Tak. Pana Marcina Markok, Marcok? Można? Tak, jest. Pan Marcin jest. I panu Marcinowi, jak widzę, wiele osób dziękuję. Ja zaczęłam moje dzisiejsze spotkanie też od podziękować. Podziękowań panu Marcinowi, który wspiera różne inicjatywy, różne fundacje i cele charytatywne. To tak w połączeniu za dzisiaj i za poprzednie. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Proszę państwa, chciałabym również podziękować osobom, bez których to wydarzenie by się nie odbyło. I mam taką możliwość, więc w pierwszej kolejności podziękuję pani Laurze Łącz. Tak. Dziękuję bardzo, ale rzadko jestem aż tak zaskoczona prowadząc jakąś imprezę. Bardzo mi miło z tego powodu, ale nie spodziewałam się zupełnie. Może przeczytam, bo to nie tylko moje słowa. Bardzo od zarządu i wszystkich podopiecznych. Fundacja Nadzieja Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych składa bardzo serdeczne podziękowania pani Laurze Łącz za przychylne postrzeganie i wspieranie działalności naszej fundacji. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za zawsze przyjazne słowa, ciepły uśmiech i aranżację tak niezwykle pogodnej atmosfery podczas naszych akcji charytatywnych. Dziękujemy za pomoc i życzliwość, za bezinteresowną chęć do czynienia dobra, a przede wszystkim za wrażliwość otwierającą się dla tych, którzy potrzebują pomocy. No bardzo dziękuję za tak wspaniałe uzasadnienie. Ogromnie dziękuję i deklaruję chęć współpracy w przyszłości. Pani Lauro, zamiast bukietu kwiatów chciałabym wręczyć dzieło artysty współpracującego z fundacją, który swoim ołówkiem kreśli portrety wielkich naszych świata, naszego świata. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. No rzeczywiście, proszę państwa, jaka piękna rzecz. Wspaniała. To naprawdę wielka niespodzianka. Cudny portret. Bardzo dziękuję. Wspaniałość. Jeszcze jedne podziękowania. Zobaczmy, czy to te? Tak, tak. Dla Klubu Integracji Europejskiej. Mogę panią prezes, pana prezesa poprosić. Prosimy. I tak państwa bym poprosiła za chwilę pani Barbara Jończyk i pan prezes Krzysztof Jończyk. Szanowni państwo, tu nie będę czytać, bo za mało by było stron do przeczytania. Bardzo serdecznie dziękuję. Podziękowania wręczę może panu prezesowi, a pani prezes wręczę bon na zrobienie takiego portretu. No Basiu, potem porównamy, kto lepiej wygląda na portrecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i właśnie to jest, widzicie państwo sami, potwierdzenie tego, o czym mówiłam, że jeżeli prezes danej fundacji, czy to spełnionych marzeń, czy właśnie Nadzieja, jest z nami osobiście, mówi o działalności fundacji, sprawdza działalność, jaka jest na danej imprezie, to jest to wydźwięk charytatywny wiarygodny. Proszę państwa, zanim poproszę pana prezesa, zanim wręczymy statuetki, które już czekają, nasz bal powinien rozpocząć się tym, czym się pewnie zakończy, to znaczy przepięknym tańcem. Mamy dziś parę cudną, piękną, młodą tancerkę, można powiedzieć, bo uczestniczkę drugiej edycji
projektu debiutantki, który to projekt członkowie klubu doskonale znają. Specjalnie skomponowany walc przez Janusza Tylmana właśnie dla tego projektu debiutantki na finał był w swoim czasie. I pani Karolina Stańczak, bo o niej mówię, zatańczy teraz ten piękny walc wraz z partnerem, który kiedyś tańczył w zespole Warszawianka, pan Gabriel Raj. Tak więc Karolina Stańczak i Gabriel Raj. Część oficjalna. Teraz już poważnie, ponieważ poproszę na scenę pana prezesa Krzysztofa Jończyka. Bardzo proszę. Panie prezesie, dwa słowa powitanie gości. Drodzy klubowicze, witam was serdecznie i bardzo się cieszę, że tak zjawiliście się na corocznym balu karnawałowym naszego klubu Integracji Europejskiej. Ambasadorzy przedsiębiorczości to osoby zarządzające firmami, które propagują ideę przedsiębiorczości jako nowego stylu życia. Na co dzień respektują wartości etyczne, angażują się w pozabiznesową działalność społeczną, doskonale radzą sobie na rynku, odnosząc sukcesy gospodarcze, potwierdzając to, że etyka i biznes nie są sprzeczne. Przyznawanie tego tytułu jest dostrzeżeniem, jak ważną rolę odgrywają ambasadorzy przedsiębiorczości, których misja jest służenie własnym przykładem i promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności niezbędnej dla rozwoju polskiej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsi laureaci zasługują na to szczególne wyróżnienie. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.
Dziękuję. To właśnie była kwintesencja tego, co należy oficjalnie powiedzieć, ale oczywiście proszę pana prezesa o pozostanie, ponieważ teraz wręczymy statuetki. I jako pierwszą wręczymy statuetkę dla naszej klubowiczki, która jest z daleka i wykorzystamy tę sytuację, że jest dzisiaj z nami, chociaż w klubie już jest od 2 lat, ale nie zawsze była obecna na naszych eventach. I dziś jest okazja, by oficjalnie poznać i wręczyć statuetkę pani Ewie Rogozińskiej. Zapraszam pani Ewo, właścicielce Domu Tłumaczeń Sowa. Tak jak mówię, Dom Tłumaczeń Sowa jest już od pewnego czasu w klubie, ale nie było okazji, by pani Ewa powiedziała coś o swojej działalności, bo tu poproszę do drugiego mikrofonu, ale przede wszystkim, żeby odebrać statuetkę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim cieszę się, że już legalnie mogę być członkiem Klubu Integracji Europejskiej. Jest mi bardzo miło, że mogłam się znaleźć w gronie tak wspaniałych i przedsiębiorczych osób. Szczególnie jest mi miło, że mogłam poznać i rozpocząć współpracę z Basią Jończyk, która stworzyła dla nas tak wspaniałą platformę wymiany doświadczeń, budowania relacji biznesowych. Mam nadzieję, że również jako ekspert z zakresu komunikacji międzykulturowej i etyki w biznesie będę mogła przyczynić się do rozwoju państwa biznesów oraz do wsparcia działań klubu. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Poproszę o pozostanie, bo za chwilkę zrobimy wspólne zdjęcie. Także proszę panią Ewę o pozostanie. Proszę państwa, podczas naszego świątecznego spotkania, które odbyło się w grudniu, wręczaliśmy naszym klubowiczom statuetki Bizona, pragnąc uhonorować ich za wieloletnią współpracę. I też podobnie jak w przypadku pani, nie wszystkim klubowiczom udało się wtedy dotrzeć na to spotkanie. Dzisiaj chcielibyśmy więc wręczyć statuetki. Imprez klubowych o wysokiej randze jest tak dużo, że możemy przełożyć takie miłe momenty na następną uroczystość. Tak się właśnie dzieje. A więc poproszę teraz na scenę, by odebrała platynowego bizona biznesu pani Krystyna Lempek. To są salony piękności Milord. Podkreślam, że zapraszam panią Krystynę Lempek, ale jeżeli ktoś znał panią jako Krystynę Tarasiuk, to też oczywiście podkreślam, że jest to ta sama pani i że wszyscy składamy jej najserdeczniejsze życzenia na nowej drodze życia. Wielkie brawa! Bo zmiana nazwiska została spowodowana właśnie tym wspaniałym faktem, że pani Krystyna niedawno wyszła za mąż, więc już teraz znamy panią jako panią Krystynę Lempek, ale salony Milord pozostają te same na właściwym miejscu. Witam wszystkich serdecznie w nowej odsłonie. Właśnie. Proszę państwa, to nie znaczy, że wyszłam za mąż, ale wyszłam za mąż za człowieka, którego dał mi Bóg. Tym się pochwalę. Tyle. Też prosimy, Krysiu, żebyś może, proszę przytrzymać chwilkę, żebyś pozostała. Zaraz zrobimy wspólne zdjęcie, bo mamy jeszcze drugiego srebrnego bizona biznesu dla Garden Service. Czy jest pan Jacek Przybysz? Chyba nie dotarł niestety właśnie, także znów na kolejnej uroczystości, może na gali Akademii Dobrego Stylu wręczymy. Wobec tego poproszę teraz o zdjęcie z panem prezesem. Wspólne zdjęcie i osobno, teraz jest na to miły moment. Tak, pan dyrektor wie, jak należy się ustawić i ile zdjęć zrobić. Dziękuję bardzo państwu, bardzo serdecznie dziękuję. Panu prezesowi też chwilowo dziękuję i pani dyrektor, bo mamy drugi występ.
właściwego podkładu muzycznego. Zarządzaniem ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach, upraszczając, pomagamy przedsiębiorcom, eksporterom, importerom, sprawiać, żeby kursy wahań, czy wahania kursów walut im nie za bardzo zabierały zyski, tylko wręcz przeciwnie, dawały konkurencję na rynku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To były tym razem wszystkie statuetki. Mówiłam, że część oficjalna nie będzie bardzo długa. No i teraz oczywiście zapraszam, panie dyrektorze, by zrobić wspólne zdjęcie. O.